Cześć, pokażę Ci, jak możesz dodać mgłę do swojej sceny w Blenderze. Oczywiście jest na to kilka sposobów. My przejdziemy przez dwa i jeden taki dodatkowy jakby w części poza Blenderem, ale wszystko po kolei. Na samym początku pierwszy sposób. Jak możemy dodać do tej sceny z lewej strony mgłę, aby im głębiej w tą kopalnię, było więcej tej mgły. Pierwszym sposobem będzie dodanie takiej fizycznej, prawdziwej mgły. Możemy to zrobić przechodząc tutaj do zakładki Shading na samej górze i teraz będziemy mogli zacząć działać tutaj na dole w edytorze node'ów. Żeby dodać mgłę do tej sceny, możemy wcisnąć Shift i kliknąć gdziekolwiek tutaj prawym przyciskiem myszy. Wtedy przeniesiemy 3D kursor w ten dany punkt, na który kliknęliśmy. Te kreski tutaj to jest 3D kursor i przenieśliśmy go tutaj po to, żeby po wciśnięciu Shift A, Mesh, Cube, dodać w dokładnie tym miejscu cube'a, czyli dodaliśmy kostkę. I teraz wystarczy, że wcisnę S i przeskaluję tą kostkę bardzo mocno. Na razie nie wygląda to za bardzo jak mgła, ale za chwilkę zobaczysz, że naprawdę może to wyglądać fajnie. Wcisnę teraz Tab, żeby przejść do trybu edycji i wszystko co muszę zrobić, to przesunąć tą kostkę w ten sposób, żeby zajmowała cały obszar naszej sceny. Teraz zajmuje wszystko. Z lewej widać naszą scenę, nasza kostka jest dookoła wszystkiego. I o to nam właśnie chodzi. Tylko teraz, gdy popatrzymy sobie z zewnątrz, to zobaczymy, że ta kostka jest widoczna właśnie z zewnątrz. A my byśmy chcieli, żeby ona wewnątrz była wypełniona mgłą, jakimś dymem. Więc żeby to zrobić, kliknij tutaj New, żeby stworzyć nowy materiał. I w tym miejscu pojawi nam się Node Principled i Material Output. Jeżeli nie wiesz, o co chodzi z nodami w Blenderze, to odsyłam Ciebie do filmu w karcie z prawej u góry albo w opisie. Tam wszystko wytłumaczyłem. Ale ogólnie chodzi o to, żeby kliknąć na ten Principled i zwyczajnie go usunąć. Wcisnąłem klawisz Delete. Nie ma tego, wszystko się zrobiło czarne. Usunęliśmy go dlatego, bo nie chcemy, żeby powierzchnia tego obiektu łapała jakiekolwiek światło. My chcemy, aby w środku był czymś wypełniony. Więc usunęliśmy Principled i teraz możemy wcisnąć Shift A, przejść do Shader i z tego wszystkiego wybrać Principled Volume. Był Principled BSDF, a my wybieramy Principled Volume. Klikam na niego i podłączam nie do Surface, tylko do Volume. I teraz tak jak widzisz mamy bardzo gęstą taką gąbkę jakby. Po prostu nasza kostka została bardzo mocno wypełniona tym dymem. Jest zdecydowanie za mocno. Więc zmniejszmy tutaj density na przykład 0,1. I jak widzisz teraz ta mgła, ten dym jest dużo bardziej rzadki. Ale jak przejdziemy do naszej kamery to i tak jest zdecydowanie zbyt gęsty. Chociaż może akurat o to Ci chodzi. Na 0,1 wygląda w ten sposób. Ale jeżeli ja to zmniejszę na przykład do 0, to nie będzie tej mgły kompletnie. Zupełnie nie będzie jej widać. Ja myślę, że powinienem zwiększyć na przykład 0,06. Wtedy już mamy to wypełnione, ale jeszcze widzimy to, co się dzieje tam daleko w tyle. 0,03 to oczywiście będzie połowa tego i nasza mgła stanie się dużo rzadsza. Czy nasz dym stanie się dużo rzadszy. I to jest ten pierwszy sposób, który możesz wykorzystać do zrobienia mgły albo jakiegoś dymu wewnątrz pomieszczenia na przykład. Tylko, że on jest dosyć ciężki, jeżeli chodzi o moc obliczeniową komputera. Ja teraz jestem w silniku Cycles i renderuję na mojej karcie graficznej. I jeżeli ja bym teraz wcisnął F12, żeby zacząć renderować, to zobaczymy jaki będzie wynik. Okej, wyrenderowaliśmy to przez 22, praktycznie 23 sekundy. A jeżeli ja teraz zmienię na inny slot i kompletnie wyłączę ten Principled Volume, w ogóle usunę tą kostkę i znowu wcisnę F12, to widać, że cały render został ukończony w 15 sekund. Czyli zamiast 23 sekund mamy sekund 15. I im większy będzie nasz obraz, im więcej będzie widać tego dymu, tym wolniej będzie to się wszystko renderowało. No i oczywiście najlepsze rezultaty z tym sposobem możemy uzyskać w silniku Cycles, tutaj z prawej strony. Ale jest jeszcze jeden sposób, który jest dużo, dużo szybszy. Praktycznie nie zabiera nam wydajności w ogóle. Tylko wygląda troszkę gorzej. Do tego drugiego sposobu nie potrzebujemy nawet żadnego obiektu na scenie. Wystarczy, że mamy taką standardową scenę bez żadnych zmian. I teraz wejdę sobie tutaj z prawej strony w tą ikonkę i w tym miejscu mamy takie różne guziczki. I w tych guziczkach interesuje nas opcja Mist, czyli właśnie mgła. Kliknąłem to i nie widać, żeby coś się zmieniło, co nie? To dlatego, że to jest efekt, który będziemy nakładać w postprocesach, czyli u góry w zakładce Compositing, ale najpierw musimy wyrenderować całość z włączoną opcją Mist. Więc wciskam F12, żeby wyrenderować. Ok, render ukończony, więc ja go zamykam i przechodzę do zakładki Compositing u góry, tak jak wcześniej mówiłem. Po przejściu tutaj dostaniemy coś takiego. I najważniejsze jest to, żeby tutaj z lewej u góry wcisnąć Use Nodes. Bez tego nic nie będzie działało. Wcisnąłem to i będziemy mogli kontynuować. Domyślnie prawdopodobnie będziesz miał takie dwa nody. Nic tutaj nie widać. One po prostu są i za bardzo nic nie robią. Ale jeżeli wciśniesz Ctrl, Shift, lewy przycisk myszy na Render Layers z lewej strony, to powinien dodać się node Viewer.
Jeżeli ten node się nie dodał, to przejdź tutaj do Edit, Preferences, Add-ons i w tym miejscu włącz dodatek Node Wrangler. Gdy to zrobisz, wystarczy zamknąć okno i już wszystko będzie ok. Po to dodawaliśmy tego noda Viewer, że jak teraz klikniemy tutaj z prawej u góry Backdrop, to zobaczymy nasz render bezpośrednio tutaj w tle. Jeżeli będziemy coś zmieniać, to z tyłu będziemy mieli od razu podgląd tego, jak to wygląda. Aktualnie patrzymy na wyjście Image, stąd. I to jest nasz wyrenderowany obrazek. Ale jeżeli ja bym popatrzył na wyjście Mist, które przed chwilą włączyliśmy, czyli podłączę to do Viewer, to zobaczysz, że mamy tutaj zapisaną tak jakby głębię naszej sceny. Im dalej od kamery, tym jaśniejszy kolor. Im bliżej, tym ciemniejszy. I to nam może posłużyć do tego, aby nałożyć jedno na drugie i zrobić właśnie taki efekt głębi. Wciśnij Shift A i wyszukaj noda Mix. Wrzucamy noda Mix gdzieś tutaj na środek, podłączamy do Viewer i możemy działać. Na razie wyświetlił się biały kolor, dlatego że miksujemy ten obrazek z białym kolorem na 100%. Jeżeli tutaj wpiszę 0, to zobaczymy z powrotem nasz obrazek. Okej, tylko jak dodać tą mgłę? Wystarczy, że weźmiemy tą mgłę stąd i podłączymy do Factor, tutaj. I od razu widać, że mamy mgłę. Według mnie jest troszkę za jasna jak na ten render, więc wejdę sobie tutaj w kolor i po prostu sprawię, aby było to nieco ciemniejsze. No i teraz dodaliśmy bardzo ciemną mgłę tutaj w tło. Tylko tak jak widzisz, nic tam nie widać za bardzo. Po prostu jest czarna mgła i nawet nie widać pozostałych tych pochodni. Żeby to kontrolować, możemy odsunąć te nody od siebie, wcisnąć Shift A, wejść w konwerter i wybrać node Color Ramp. I teraz podłączmy to tutaj między Factor a Mist. Czyli jak najadę tutaj, to podświetli się ta linka i wciskam lewy przycisk myszy, wrzuciło się. I teraz po prostu przeciągając za te suwaki, możemy kontrolować kontrast tej mgły. Ale przecież nie o kontrast nam tutaj chodzi, tylko o to, jak przepuszcza oświetlenie. Więc kliknijmy na ten biały suwak, teraz na biały kolor i w tym miejscu sprawmy, aby był nieco ciemniejszy. Im ciemniejszy kolor tutaj ustawimy, tym mniej będzie widać tej mgły. Okej, to jest praktycznie wszystko, ale jeszcze na początku filmu obiecałem Ci, że zobaczymy, jak zrobić dokładnie to samo, ale w innym programie niż Blender. W sensie dalej będziemy używać Blendera do wyrenderowania całej tej sceny, ale nałożymy mgłę w innym programie. Również posłużymy się tutaj tym wyjściem Mist, bo daje nam tą taką maskę. Czarno-biały obrazek pokazujący głębię sceny. Więc jeżeli teraz ja to, Mist, podłączę do Composite i bezpośrednio to samo podłączę do Viewer, to dostaniemy podgląd tego obrazka. I tutaj na dole zmienię ten panel Timeline na Image Editor. W Image Editor w tym miejscu wybiorę Viewer Node, żeby pokazać tutaj to, co mamy podłączone tutaj do Viewer Node. I teraz po prostu wejdę w Image, Save As i zapiszę ten obrazek u siebie na dysku. To samo zrobię z renderem, czyli wezmę to Image, podłączę do Composite i podłączę do Viewer Node. I teraz znowu Image, Save As i zapisuję to na dysku. Teraz korzystając z jakiegokolwiek programu do edycji zdjęć, możemy nałożyć te dwa zdjęcia na siebie. Te dwa obrazy, które przed chwilą wyrenderowaliśmy. W tym wypadku ja skorzystam z programu Affinity Photo 2, ale Ty możesz skorzystać z Photoshopa, z Gimpa, z czegokolwiek chcesz. Proces będzie dokładnie ten sam. Mamy nasz obrazek, mamy nasze rendery, klikam, przeciągam i upuszczam render głębi, który zrobiliśmy przed chwilą. Umieszczam go tak, żeby był identycznie w tym samym miejscu. I teraz z prawej strony zwyczajnie zmieniam tryb miksowania z normal na przykład screen. Z lewej strony widzisz, jak to się zmienia. Po prostu miksujemy ze sobą te dwa obrazki. Jeżeli teraz będę zmieniał przezroczystość, to będziemy mogli kontrolować, ile tej mgły mamy na obrazku. I teraz to już jest naprawdę wszystko. Myślę, że tym sposobem można bardzo szybko dodać mgłę do dowolnej sceny w Blenderze. A jeżeli masz trochę więcej czasu albo mocniejszy komputer, to możesz posłużyć się tą mgłą wolumetryczną z Principled Volume, które pokazywałem na samym początku. To co myślisz? Trik się przydał i będziesz go używał, czy może nie za bardzo? Daj znać oczywiście w komentarzach.